tvpodkarpacie.pl. Rada Miasta Sanoka udzieliła absolutorium burmistrzowi Tadeuszowi Piuro. 17 radnych głosowało za, jeden był przeciw, a troje wstrzymało się od głosu. Zapraszamy do wysłuchania opinii. Budżet roku 2015, może tak dla przypomnienia, był opracowany jeszcze przez stare władze miasta Sanoka. Myśmy ten budżet jak gdyby odziedziczyli. I pierwsze miesiące Komisji Finansowo-Gospodarczej i pierwsze miesiące pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej skupiły się na tym, żeby ten budżet skorygować. Dlatego, że przypominam, że ten budżet opierał się nie na realnych dochodach, tylko na dochodach wyimaginowanych oraz na olbrzymich wydatkach bieżących. Przypominam, że Komisja Finansowo-Gospodarcza dokonała wielu bardzo wysokich korekt sięgających ponad 10 milionów po jednej stronie dochodów czy po 10 milionów po stronie wydatków. W związku z powyższym był to budżet bardzo trudny. Dodatkowo Komisja Finansowo-Gospodarcza przedstawiła 15 zaleceń na rok 2015, które powinny były być wdrożone, by zrealizować ten budżet. Z tych 15 zaleceń ponad 12 dokładnie zostało wdrożonych i dzięki temu mamy taki efekt, że po raz pierwszy od wielu lat miasto uzyskało nadwyżkę budżetową w wysokości 5,6 miliona złotych. Przypomnę, że w roku 2014 był deficyt budżetowy, natomiast nadwyżka operacyjna netto, czyli przewaga dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, sięgnęła 6,5 miliona złotych. Miasto znacząco spłaciło swoje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, między innymi dzięki kredytowi konsolidacyjnemu ponad 12 milionów, zaoszczędziliśmy na samych odsetkach 460 tysięcy złotych. Na oszczędności miasta przyczynił się też plan oszczędnościowy wdrożony przez burmistrza w roku 2015. Oczywiście są też drobne mankamenty. W dalszym ciągu trzymałbym dyscyplinę finansów publicznych, nie poluźniałbym tutaj w wydatkach, nie planowałbym wydatków po prostu nie posiadających uzasadnienia, bo są takie niestety ciągle, i w dalszym ciągu doprowadzałbym do spadku do wydatków bieżących. Natomiast sam wynik budżetu, zwłaszcza dochodów miasta, które urosły w stosunku do roku 2014 o ponad 10,5 miliona złotych, należy ocenić bardzo pozytywnie. Powiem tylko, że ten wskaźnik dla całości kraju wyniósł 3,2%, a w naszym mieście osiągnął ponad 9% dynamiki wzrostu dochodów rok do roku. Także to jest bardzo dobry wskaźnik ekonomiczny. Oby tak dalej, oby w dalszym ciągu pilnować wzrostu dochodów miasta i gospodarować wydatkami tak, byśmy odczuwali kolejne pozytywne zmiany w kolejnych latach. Wynik uzyskany za rok 2015 jest oczywiście bardzo pozytywny. Uzyskaliśmy dochody bieżące o 5,6 miliona wyższe jak w roku 2014, jak również dochody majątkowe o 5 milionów wyższe. Pozwoliło to nam uruchomić inwestycje, czyli wykonać prawie w 100% zaplanowane remonty na ulicach, jak i też na inwestycje. Na 15 ulicach wykonywaliśmy inwestycje na kwotę ponad 1 700 zł. Uzyskaliśmy również nadwyżkę operacyjną dochodów nad wydatkami na ponad 6 milionów, co spowodowało, że odzyskaliśmy zdolność kredytową, co jest bardzo istotne w sytuacji, kiedy rozpoczyna się wydatkowanie środków z alokacji 2014-2020. W tej chwili już podjęliśmy kilka uchwał Rady o rozpoczęciu inwestycji termomodernizacji. Na przykład przed nami duża inwestycja dotycząca basenu. To jest bardzo istotne, żebyśmy tą zdolność kredytową mieli. Również należy podkreślić, że nasze spółki zaczęły działać lepiej. Przede wszystkim SPGK, jak Państwo pamiętacie, w bieżącym roku obniżyliśmy cenę wody, mimo że spłata obligacji w bieżącym roku i w następnym jest najwyższa, około 7 milionów złotych. A więc ta sytuacja w mieście zaczyna się stabilizować i mam nadzieję, że teraz to już tylko będzie lepiej. To był bardzo trudny rok budżetowy, bo przejęliśmy władzę w 2014 roku w dość trudnej sytuacji finansów generalnie miasta.
Udało się wykonać dochody planowane, te, które zostały zaplanowane na poziomie ponad 120 milionów w 96%. Dzięki właściwie prowadzonej polityce oszczędnościowej zarówno w Urzędzie Miasta, jak i w jednostkach miastu podległych udało się ograniczyć wydatki do poziomu 93%, więc jest to poważne źródło oszczędności dla perspektywy otwarcia roku 2016 i w perspektywie na lata 2017 i 2018. Ważną rzeczą jest to, że po raz pierwszy nadwyżka budżetowa osiągnęła 3 600 000 zł. Tą nadwyżkę będziemy dzielić, myślę, na początku miesiąca lipca. Przygotowaliśmy także szereg projektów do zarówno środków unijnych po to, żeby pozyskiwać te środki, jak i do Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, do programów, które zostały tam rozpisane. Ponadto mogę stwierdzić, bo takie są rzeczywiście fakty, że udało się poprawić współpracę pomiędzy miastem a powiatem. Dzięki takiemu wspólnemu działaniu na rok 2016 przygotowaliśmy wstępnie w roku 2015 wystąpienie o środki do budżetu wojewódzkiego i z tego będzie realizowana jeszcze w okresie wakacyjnym tego roku ulica Podgórze, która będzie całkowicie zmodernizowana. A ponadto wystąpienie o środki do programu unijnego, przepraszam bardzo, budżetu wojewódzkiego także zagwarantowało nam 50% dofinansowanie i mimo, że znaleźliśmy się zarówno z jednym, jak i z drugim programem, projektem, zarówno powiat, jak i miasto na liście rezerwowej, to w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych udało się innym beneficjentom ograniczyć zapotrzebowanie na środki i dzięki temu z listy rezerwowej trafiliśmy na listę do realizacji w 2016 roku. Także generalnie ja osobiście mógłbym podsumować ten rok jako dość udany. Myślę, że podobnie moi koledzy i koleżanki radni. W tym momencie chciałbym się wypowiedzieć w imieniu klubu, czyli Klub Niezależni Razem. Faktycznie budżet był wykonany bardzo precyzyjnie i bardzo zdyscyplinowanie. Zaowocowało to, myślę, taką dobrą okolicznością, czyli nadwyżką budżetową, więc jak najbardziej nie widzimy przesłanek, żeby tutaj negować wykonanie budżetu i żeby głosować przeciwko absolutorium. Natomiast z ogromną nadzieją, że te nadwyżki i ta sytuacja, która spowodowana jest zrównoważonym budżetem, bo tak możemy już powiedzieć, że ten budżet jest zrównoważony, zaowocuje w najbliższym czasie, w tych kolejnych latach inwestycjami, których w Sanoku na pewno potrzeba i których brakuje. Więc mamy taką ogromną nadzieję, że jest to taki punkt zwrotny, w którym zaczniemy już myśleć o dużych inwestycjach i ta sytuacja właśnie na to pozwoli. Tak jak powiedziałem, ten budżet nie jest moim budżetem, natomiast moim budżetem będzie budżet, który będę tworzył, będziemy razem z radnymi tworzyć w 2017. Ale tak naprawdę korekty, które spowodowały, że ten stan budżetu, finansów na 2015 rok na pewno jest zauważalny, o wiele lepszy niż był 2014 rok. Proszę zauważyć, że tak zwana nadwyżka operacyjna w roku 2015 wynosi 5,7 miliona złotych, co przy deficycie budżetowym w zeszłym roku 1 140 tysięcy, tudzież ewentualnie tym płaceniem kredytów, zobowiązań i tak dalej, pozwala to w tym roku, aby była tak zwana nadwyżka budżetowa 3,5 miliona złotych. Przyjęcie tego sprawozdania na następnej sesji spowoduje, że radni będą tą nadwyżkę budżetową 3,5 miliona złotych mogli podzielić na różne zadania. To również powoduje, że my mamy pieniądze na własne wkłady, do różnych projektów, ale gdyby nam nagle zabrakło, to w tym momencie mamy również tą zdolność kredytową, bo możemy w tym roku wziąć kredyt w wysokości 2 miliony złotych, w 2017 w wysokości 5 milionów złotych, a w 2018 nawet przy tym poziomie finansowania 7 milionów złotych. Czyli to tak naprawdę pozwala patrzeć pozytywnie w przyszłość, tym bardziej, że mamy naprawdę szereg inwestycji,
które będziemy realizować, które na pewno uruchomione zostaną już w drugim półroczu tego roku. Czekamy na te decyzje najważniejsze odnośnie naszych basenów, czyli tej w ramach odnowy biologicznej, rehabilitacji, w ramach uzupełnienia tych sportów zimowych. Potrzebujemy tych basenów, potrzebuje społeczeństwo sanockie i na pewno to jest naczelne zadanie. Na pewno przymierzeni jesteśmy już do projektu w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. To jest dworzec multimodalny, który około 10 milionów złotych. Mamy już przeszły przez formalną ocenę projekty termomodernizacji, czyli wierchy, czyli obiekt użyteczności publicznej, czyli przedszkole na ulicy Rymanowskiej. Co to znaczy? To znaczy, że my dostaniemy na to pieniądze, gdyż tych pieniędzy jest tyle, że jak każdy projekt, który przechodzi przez ocenę formalną, otrzyma te pieniądze. Czyli my mniej więcej razem z pieniędzmi na tak zwaną głęboką termomodernizację wierchu, którą otrzymamy z Ministerstwa Sportu, to będzie około 8 milionów złotych. Nie mówiąc, że startujemy również w projektach unijnych związanych ze schetynówkami, z drogami, z modernizacją tych dróg, z zagospodarowaniem brzegu Sanu, ale i wreszcie po raz pierwszy chyba od dłuższego czasu chcemy podjąć decyzję dotyczącą mieszkań komunalnych. Chcemy kupić budynek, który chcemy wyremontować i chcemy przeznaczyć na mieszkania komunalne przynajmniej dla 10 rodzin. Te mieszkania mniej więcej wielkości około 50 metrów kwadratowych. Nie jest to dużo, ale przy tym takim ciężkiej sytuacji w mieszkaniach komunalnych 10 mieszkań, mniej więcej średnio 50 metrów kwadratowych, ja uważam, że 10 rodzin, które ma najtrudniejszą sytuację, naprawdę się ucieszy. Tych projektów, które chcemy zgłaszać i które na pewno będziemy realizować w tej perspektywie, to jest ponad 40 milionów złotych. Już w tym roku, proszę zauważyć, że czekamy również i ta sytuacja finansowa w tym roku się jeszcze poprawi. Hala gimnastyczna przy gimnazjum numer 2. Ta hala przeznaczono miasto, na tą inwestycję miało 1,5 miliona złotych, ale złożyliśmy wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego. Dostaliśmy 978 tysięcy złotych, już taka decyzja jest. W związku z tym miasto będzie kosztowało tylko i wyłącznie ta hala niecałe 450 tysięcy złotych. Proszę mi pokazać, kto wybuduje taką halę za 450 tysięcy. Reszta to są pieniądze unijne. Przecież czekamy również na pieniądze od syndyka, który, prawda, sprzedał autosan i troszeczkę tam zaległości podatkowych też mamy i ja sądzę, że w czwartym kwartale tegoż roku około 1 milion złotych też otrzymamy. Także jest szansa na to i ja patrzę naprawdę z takim słonecznym spojrzeniem na przyszłość, na te inwestycje. Dużo się będzie działo w Sanoku i w tym roku, bo będziemy uruchamiać szereg przetargów, a tak naprawdę razem z inwestycją największą, która się rozpocznie na wiosnę w Sanoku, czyli obwodnicą sanocką, również szereg innych inwestycji się rozpocznie w Sanoku. Pamiętamy również o drogach krajowych, bo walczymy o to, żeby również ulica Lipińskiego, ulica Kolejowa, ulica Lwowska w ramach budowy tejże obwodnicy z innych pieniędzy, ale również była realizowana. A również pamiętamy o drogach, które nie jesteśmy własnością miasta, chociażby drogi powiatowe. Przecież tak w najbliższym czasie będziemy remontować, remontujemy i będziemy remontować Podgórze. Następna to jest ulica Trauguta razem ze starostwem. I na pewno się również przymierzamy do tego, żeby w ramach schetynówek zgłosić najdłuższą ulicę, która ma jeden numer, a która ma te warunki takie nie do końca dobre, ulica Kochanowskiego i profesora Kettlinga, żebyśmy złożyli do projektu w ramach schetynówek i też będziemy je realizować. Czyli dużo się będzie działo w Sanoku. Dzieje się, ale jeszcze więcej się będzie działo w drugim półroczu, a przede wszystkim w 2017 roku. TV Podkarpacie.pl